Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 44. sesję Rady Miejskiej we Włotawie. Witam zaproszonych gości, kierowników jednostek, kierowników Urzędu Miasta. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności na ustawowy skład 15 radnych, obecnych jest 12, co stanowi potrzebne kworum do prawomocności obrad. Wszyscy Państwo otrzymaliście informację o porządku obrad i materiały potrzebne do podejmowania uchwał? Jeżeli tak, to drodzy Państwo, zanim przejdziemy jeszcze do porządku obrad, mam jeszcze, tutaj dostaliście Państwo informację o szlachetnej paczce, która już akcja po raz kolejny odbywa się na terenie naszego miasta. Czy chciałaby Pani Elżbieto dwa słowa jakieś? Tak? Powiedzieć? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj zaprosić Państwa do współpracy, do włączenia się w pomoc w ramach Szlachetnej Paczki edycja 2017 i jednocześnie krótko opowiedzieć, jak wyglądał przebieg, cały proces włączania, typowania rodzin do tej akcji w tym roku. Ja jako lider rejonu, zresztą jestem już trzeci rok liderem, zaczęłam działania już podejmować od końca lipca. We wrześniu i październiku poszukiwałam rodzin potrzebujących. Zgłaszałam się do różnych organizacji, do instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, ośrodków opieki społecznej, organizacji pozarządowych, ludzi pełniących zawody zaufania publicznego. Dostałam na ten moment około 60 rodzin, tyle mam w systemie. Do pomocy zostało zakwalifikowanych na dzień dzisiejszy 43 rodziny. Do tego jedna jest w procedurze i dwie pod znakiem zapytania nieodwiedzone, brak kontaktu z rodziną zgłoszoną, więc trudno powiedzieć, czy zostaną te zgłoszenia zrealizowane. Darczyńce mają 32 rodziny, czyli dla około 14 rodzin jeszcze szukamy osób, które przygotują pomoc. Jeśli chodzi o wolontariuszy, Szlachetna Paczka jest takim programem pomocowym, w którym jest weryfikacja, komu pomagamy. Wymogiem niezbędnym do otrzymania pomocy jest wizyta wolontariuszy w miejscu zamieszkania. Takich wolontariuszy w tym roku, którzy odwiedzali rodziny, mam 24, ja jestem 25. I tak jak mówię, pozytywnie weryfikacje przeszły 43 rodziny na ten moment. Nasza praca to nie tylko spotkania z rodzinami, również ogromna ilość administracji, ponieważ trzeba było sporządzić opisy, które Państwo obecnie możecie przeczytać w internecie na www.szlachetnapaczka.pl i to są te rodziny, które w tej chwili czekają jeszcze na Państwa pomoc. Podobnie jak w ubiegłym roku, chciałam się tutaj zwrócić do Państwa radnych, bądź też do innych osób, które są tutaj z nami obecne na sali, żebyście Państwo pomogli mi w promocji idei pomagania, ponieważ każdy, jeśli tylko ma chęci, może się włączyć. Rodziny nie dostają żadnych pieniędzy, rodziny dostają gotowe paczki. Jeśli chodzi o zakres potrzeb, rodzin jest przeogromny. Nie możemy powiedzieć, że jedna rodzina dostanie paczki o wartości 500 zł, a druga dostanie o wartości 1000, albo wszyscy dostaną po 1500 i wszyscy dostaną to samo. W Szlachetnej Paczce pomoc jest adekwatna do potrzeb danej rodziny. I mamy dużo na przykład z terenu miasta osób starszych w podeszłym wieku, tak jak tutaj na Radzie Seniorów wcześniej było omawiane. I to są najczęściej potrzeby żywność, środki chemiczne, jakieś wyposażenie zepsutego mebla, stołu czy krzesła, czy uzupełnienie brakującej zestawy talerzy, bo ciężko za wypłatę zasiłku czy renty bądź emerytury to uzupełnić. I takie paczki, no myślę, że będą miały wartość około kilkuset złotych do 1000. Natomiast potrzeby, gdzie są rodziny,
gdzie są osoby chore, to już są zdecydowanie większe. Jeśli chodzi o miasto, myślę, że i tak jest sytuacja dużo lepsza niż na terenach wiejskich, bo tam dalej docieramy do rodzin, które żyją jak w XIX wieku. I aż dziwne, że nikt nie starał się do tej pory tym ludziom pomóc. Głównym kryterium weryfikacji była postawa rodziny wobec życia, czyli czy nie jest bieda zawiniona, czy rodzina podejmowała przez całe swoje życie działania, żeby udźwignąć swoje problemy i swoje życie finansowo na tyle, na ile potrafi. To jest główny kryterium weryfikacyjne, postawa rodziny, walka o siebie każdego dnia, a nie życie na koszt innych, na życie na koszt państwa i opieki społecznej. Możecie się Państwo zapoznać z historiami na stronie www.szlachetnapaczka. Przykładowe 5 rodzin zostawiam tutaj u Pani Elżbiety na Radzie. Możecie przeczytać te historie, zobaczyć, jakie to są rodziny, jakie mają problemy, trudności. I jeśli będziecie mieli potrzeby skonsultować ze mną jakieś pytania, to oczywiście służę jak najbardziej pomocą. W pojedynkę nie da się zrobić paczki, natomiast finalnie, jeśli na paczkę składa się kilkanaście, kilkadziesiąt osób, taką paczkę jak najbardziej jesteśmy w stanie zrobić. Finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki odbędzie się tutaj, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Takie ustalenia żeśmy wczoraj powzięli z panem burmistrzem, za co serdecznie dziękujemy. Logistycznie byłoby nam bardzo ciężko, mimo całej życzliwości i współpracy z WDK-iem, jaką mamy od 3 lat. Mamy około 45 rodzin. Przyjedzie ogromny tir z paczkami z Poznania. Będą przywozili paczki lokalni darczyńcy. Jest to wyzwanie logistyczne i też mam nadzieję, że jeśli ktoś z Państwa zechce nam pomóc w dniach od 8 do 10, użyczyć swój samochód, czy osobowy, czy dostawczy, czy pomóc przy przepakunku paczek, to również jak najbardziej przyjmuję takie zgłoszenia i zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Przechodzimy do punktu 2 porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu obrad 42 i 43 sesji Rady Miejskiej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu obrad 42 i 43 sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. W okresie pomiędzy sesjami na bieżąco zajmowałem się organizacją pracy Rady. Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Stałych Rady. Po podpisaniu terminowo przekazałem podjęte uchwały celem przesłania organowi nadzorującego. Drodzy Państwo, również zgodnie z artykułem 24h ustawy 12 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym informuję, że oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Włodawa złożone zostały w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku wraz ze zeznaniem podatkowym PIT za rok 2016. Kopię oświadczeń wraz z kopią zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym przekazano do Urzędu Skarbowego we Włodawie. Urząd Skarbowy we Włodawie pismem numer, tutaj jest sygnatura, z dnia 30 października 2017 roku przesłał informację dotyczącą analizy oświadczeń oraz zwrócił uwagę w kilku oświadczeniach na błędy i nieprawidłowości, a mianowicie nie wykazano wobec kogo i w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięty został kredyt wykazany w oświadczeniu. Nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych dochodów oraz zobowiązań do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Nie wykazano dochodu z tytułu otrzymania diety. Nie wykazano sprzedaży nieruchomości. Wszystkie uchybienia zostały poprawione w formie korekty oświadczenia majątkowego i złożone wyjaśnienia w tej kwestii. Urząd Skarbowy poinformował, że na dzień przekazania informacji nie podejmowane były działania zmierzające do skierowania wniosków o kontrolę złożonych oświadczeń majątkowych do dyrektora kontroli skarbowej. Oświadczenie majątkowe burmistrza i przewodniczącego rady przesłano do wojewody w ustawowym terminie. Wojewoda pismem, również sygnatura, z dnia 6 września 2017 roku nie wniósł uwag do oświadczeń wyżej wymienionych osób. Oświadczenia majątkowe i korekta oświadczeń majątkowych z wyłączeniem informacji zawartych w części B zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Włodawie. Przechodzimy do punktu 4. Informacji burmistrza z realizacji uchwały o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. Otrzymaliście Państwo to również w formie pisemnej. Bardzo proszę Pani Radna Elżbieta Włoszyn.
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja na ostatniej sesji wnioskowałam o to, żeby informacja burmistrza miasta Włodawy była przedstawiana nam chociaż na przed sesją na komisjach. No, my jesteśmy, dostaliśmy to przed chwileczką, nie jesteśmy w stanie się zapoznać z informacją burmistrza. Przykro mi, że dalej nasze prośby i o to, żeby przedstawiana informacja była na komisjach, nie jest dotrzymana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chcę tylko podkreślić, że to chyba dobra wola pana burmistrza, że akurat te informacje daje państwu na piśmie, bo akurat nie musi, bo tak jak było wcześniej przyjęte zawsze, zresztą chyba we wszystkich, w większości samorządów, jest to, że burmistrz, wójt, prezydent przedstawia to w formie ustnej już na samym posiedzeniu, tak? Na samej sesji. Także nie wiem, no panie burmistrzu, proszę bardzo się do tego odnieść od razu. Jeżeli pan by burmistrz mógł, czy nie chce się pan nawet do tego odnosić w tej chwili? Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, pani radna. Powiem tak, mówiła pani o tym na poprzedniej sesji. Generalnie punkt informacja burmistrza z działalności między sesjami to jest punkt, który jest przedstawiany na sesji Rady Miejskiej. O tym wcześniej przedstawiałem to ustnie, na państwa prośbę zmieniliśmy to na pisemnie. I myślę, że to jest to przede wszystkim, dlaczego państwo otrzymujecie to dopiero jako w tym punkcie na sesji. Ja oczywiście zgodnie z jakoś tam państwa sugestiami i swoją też jakoś tam przychylność ku państwu, postaram się, że jeżeli będzie taka możliwość, żeby w przyszłości państwo mogli dotrzymać troszkę wcześniej te informacje, ale nie obiecuję, że to będzie zawsze, dlatego że choćby tak jak tym razem mieliśmy bardzo dużo pracy związanej ze składaniem wniosków unijnych. Było bardzo dużo bardzo pilnych wyjazdów, bardzo ważnych dla naszego miasta. Naprawdę pracownicy urzędu mieli pełne ręce roboty i nie przygotowaliśmy tego dużo wcześniej, ale jest tak jak powinno być do dzisiaj. Ale w przyszłości, jeżeli będzie taka możliwość i pozwoli czas, to będziemy mogli czasami tak zrobić, że wcześniej państwo otrzymacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Bardzo proszę o zabieranie głosu pan radny Jerzy Łagodziński. Bardzo proszę. No tak, wyrwałem się. Tutaj koledzy mówią, że się wyrwałem, ale tylko dlatego, że to nie będzie interpelacja. Chciałbym jakby odnieść się do wypowiedzi pani w temacie szlachetnej paczki. Po prostu chciałbym zaapelować do państwa radnych, ażeby może podjąć inicjatywę i żeby my jako radni, żebyśmy być może ufundowali taką paczkę. Jestem gotów jakby dać przykład i myślę, że będzie odpowiedź państwa również pozytywna i byśmy taką jedną paczkę ufundowali. Bardzo namawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Wałoszyn, proszę bardzo. Pani burmistrzu, Wysoka Rado, ja bym chciała może w pierwszej kolejności tutaj też może to nie jest interpelacja, ale powiedzieć tutaj radnemu, że każdy z nas co roku włącza się indywidualnie i w jakiś tam sposób do szlachetnej paczki, więc fajna inicjatywa, popieram. Ale ja jako ja robimy oddzielnie, obejmujemy rodzinę paczką. Ale wracając do interpelacji. Panie burmistrzu, to jest moje powtórzenie interpelacji sprzed paru sesji. Ja na kilku sesjach też powtarzam tą samą interpelację. Pewnie będzie to nadal. Wnoszę o oświetlenie ulicy Koszarowej od ulicy Piłsudskiego. Jest to centrum miasta, bardzo w tej chwili mała uliczka, bo to część jest ulicy tej, jest bardzo ciemno, niebezpiecznie tamtędy chodzić. O to proszą mieszkańcy oczywiście. Wnoszę również, to też jest moja kolejna powtórzona interpelacja, o remont ulicy Wiejskiej i Krzywej.
były obietnice, że na ulicy Krzywej zostaną poprawione te studzienki, które wystają z nad ulicy, że zostaną zasypane, poprawione ubytki. Do chwili obecnej niestety nie ma. Wnoszą również, i to jest prośba wielu, wielu mieszkańców, o to, żeby Urząd Miasta i pracownicy zajęli się, bo to jest droga wojewódzka, tak? Ulica Piłsudskiego to jest wojewódzka, tak? Jak dobrze pamiętam. I złożyli wniosek o założenie świateł na skrzyżowaniach ulicy Lubelskiej z Piłsudskiego i na ulicy Szkolnej z Piłsudskiego. Proszę Państwa, wyjazd z podporządkowanych ulic czasami czeka się kilkanaście minut. Jest wielki problem z wyjazdem z tych ulic i mieszkańcy, którzy mieszkają i muszą korzystać z tych ulic, no niestety mają wielki, wielki problem i utrudnienie. Następne wnoszę też prośbę mieszkańców i przedsiębiorców. Jak widzimy na ulicach, ulica Długa, część ulicy Długiej, jak i boczne drogi, zostały postawione znaki zakazu wjazdu tam chyba powyżej 20 ton. Jak dobrze pamiętam. I mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy dojeżdżają na ulicę Win w tej chwili, mają problem, bo wyłączona z tego zakazu została ulica Ogrodowa. Niestety po jednej i po drugiej stronie mieszkańcy stawiają samochody i jest wielki problem w chwili obecnej przejechania tą ulicą. I tutaj proszę o to, żeby po jednej stronie chociaż zrobić zakaz zatrzymywania się i postoju. Żeby był po prostu przejazd, droga była przejezdna. Wnoszę również, panie burmistrzu, po wielu, wielu sesjach nadzwyczajnych i komisjach, aby sesje nadzwyczajne i komisje były nagrywane. Jak wiemy, też była wielka obietnica, że nasze sesje zwykłe będą nagrywane przez naszą telewizję, która jest w chwili obecnej w WDK-u. Nie ma do tej pory nagrań, a mieszkańcy chcieliby usłyszeć, jak się wypowiadają radni i jak głosują radni, również jaka jest dyskusja na komisjach. I jeszcze jedną, moja interpelacja zadana na ostatniej sesji w sprawie tych schronów słynnych i bezpieczeństwa mieszkańców. Nie otrzymałam, a miała być odpowiedź na piśmie, więc ja do chwili obecnej nie otrzymałam, a myślę, że jakiś tam tryb administracyjny też obejmuje tutaj burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Rosy Piotr Mani, proszę. Kilka interpelacji do pana burmistrza. Panie burmistrzu, co dalej z propozycją oświetlenia ścieżki rowerowej do Okuninki? Pytają korzystający z tej ścieżki. Czy były prowadzone jakieś rozmowy w tej sprawie? Następna sprawa, panie burmistrzu. Cały czas zgłaszałem o awariach na ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego na wysokości sklepu sportowego. Zostałem poinformowany, że wszystko zostało zrobione, a tu znowu awaria. Nowa ulica położona i w tym miejscu dalej są położone płytki i szkoda tej ulicy, bo naprawdę pięknie ulica zrobiona, a niestety. Następna awaria krzyżówki na ulicy Rejmonta i Żeromskiego. Idę do pracy, patrzę, woda wybija, znowu są jakieś prace. No, jak to mówią, prace typowe powłodawcze. Panie burmistrzu, co dalej dzieje się w parku? Bo tak, sokolnik wziął pieniądze, pojechał, a kawki wróciły. I nie wiadomo, czy te pieniądze nie zostały wydane na darmo. Panie burmistrzu, co dalej dzieje się z wnioskiem na promenadę?
Czy coś w tej sprawie się wyjaśniło? Miały być wpisane jakieś odwołania? Panie burmistrzu, rozmawiałem, chcę wrócić do rozmowy z panem. Rozmawiałem ze starostą na temat remontu ulicy Chełmskiej. Starosta powiedział, że mogą zgłosić wniosek na 2018 rok pod warunkiem, że miasto dołoży swój udział, czyli około 25%. No i jeszcze jedna sprawa. Panie burmistrzu, wnioski na rządowe pieniądze na remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych i powiatowych, tak zwane schetynówki, na 85 projektów, które przeszły oceną formalną i merytoryczną, wniosek naszego urzędu został sklasyfikowany na 82 miejscu. Jest to 1 100 000, które miało być dołożone na ulicę Czerwonego Krzyża, Stan Górski i Partyzantów. Przepadła cała inwestycja. Miała kosztować 2 200 000 złotych. Dlaczego tak się stało i czy któraś z tych ulic będzie w przyszłym roku remontowana? I ostatnia sprawa. Panie burmistrzu, Ministerstwo Pracy ogłosiło nowy program 75+. Czy Urząd Miejski i MOPS będą aplikowały wnioski na ten program? Są to osoby powyżej 75 roku życia i są to osoby samotne. Na razie dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Lis, proszę. Wysoka Rada, panie burmistrzu. Ja takie podobne pytania, tak jak kolega tu Piotr miał. Czy jest jakaś, nie wiem, specjalna klasa tych nawierzchni, które są kładzione w naszym mieście? Ulica Tysiąclecia, uważam, ten asfalt, przynajmniej ja nie jestem wybitnym specjalistą, no wygląda jakoś. Jest taki, że myślę, że po jednym sezonie się nie rozpadnie, nie rozsypie. Ale te, co mamy na Żeromskiego Rejmonta, to są, uważam, nawierzchnie w opłakanym stanie. Jest to, można powiedzieć, pergamin. To nie jest nawierzchnia, tylko to jest 3-4 cm nawierzchni, która jest bardzo rzadka, że tak powiem, i ta struktura, uważam, że jak będzie zima sroga i lód, śnieg, to już się posypie, zresztą już w niektórych miejscach się wykrusza. To, co kolega tutaj Piotr powiedział też, chodzi mi o te studzienki. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że te studzienki, jak będzie robiona nowa ta droga, będą zrobione, że nie będą stukały, pukały. Jedzie się autem i to tak tłucze, stuka, że nie wiem, czy czasem któraś się może nie zapadnie, albo ta pokrywa się nie odwróci, nie uderzy spód auta. Następna sprawa do tego samego dotyczy. Te roboty, uważam, trwały chyba zbyt długo, bo mieliśmy święto Wszystkich Świętych, ludzie przyjeżdżali, drogi były poblokowane, nie było można wjechać, nie było można stanąć. Przez około 3 dni tutaj była studzienka zapadnięta, przez 2 dni w ogóle nikt na nią nie zwracał uwagi, tylko był postawiony jakiś pachołek. Nie wiem, czy po prostu to tak miało być. Rozmawiałem z panem Leszkiem Jadrowskim, mówi, że roboty drogowe ukończone były w terminie. Ja uważam, że nie. No i jest jeszcze problem oznakowania, który jest, no, że tak powiem, archaiczny. Te znaki miały być nowoczesne i tak dalej, a są nieaktualne. Druga sprawa. Czy jest zasadne inwestowanie w budynek PG1 i przekształcanie go w przedszkole? Z tego, co orientuję się, jest to stary budynek. Sam tam uczęszczałem do szkoły podstawowej i z tego, co wiem, też chyba straż pożarna, nie wiem, czy dopuści to. Czy warto po prostu pompować, kolokwialnie mówiąc, pieniążki w ten budynek? Rozumiem, szkoła muzyczna, inna bajka, ale przedszkole? No nie wiem. I tutaj jeszcze jedna sprawa. To, co powiedziała koleżanka radna Elżbieta. Od czerwca nie mieliśmy praktycznie normalnej sesji, tylko były to sesje nadzwyczajne. Czy nie ma potrzeby takiej aż do listopada praktycznie, żeby była sesja zwołana bez nadzwyczajnej? Czy no przedostatniej, no może pomyliłem, w październiku była, no ale był okres prawie 3 czy 4 miesięcy, że nie było sesji. Dziękuję bardzo. Ja chcę przypomnieć, że zgodnie z naszym statutem i z ustawą o samorządzie sesje odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Kto teraz? Proszę. Pani radna Mirosława Dynkiewicz, proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado. Zwracam się właściwie do pana burmistrza i pani kierownik Wydziału Oświaty.
No i Państwa radnych chciałam prosić o rozwagę, ponieważ rozmawiam z koleżankami ze szkół średnich i z koleżankami z gimnazjum, naszym gimnazjum. No wynikł taki problem, a właściwie inwencja pochodzi od rodziców. Czy nie należałoby stworzyć, to daję pod rozwagę, jakiegoś lokalu bezalkoholowego dla naszej młodzieży, włodawskiej młodzieży, która, brzydko powiem, często mówimy, że... Proszę? Niebo w mieście. No z tym, że nie wiem, nie byłam tam jeszcze, czy jest to duży lokal, gdzie, bo ja wiem, gdzie się mieści. Ale ja może pozwolicie Państwo, że dokończę, ponieważ wiem, że młodzież licealna podlega pod starostwo i właśnie chciałam dać pod rozwagę, czy nie należałoby stworzyć no, takiego lokalu typowo młodzieżowego, gdzie młodzież zamiast chodzić po ulicach, kiedy jest zimno, włóczyć się, brzydko mówiąc, po parku, mogłaby się tam zatrzymać. No, to ja przedstawiam tylko to, co mówią nauczyciele i rodzice tejże młodzieży. Być może jakieś stowarzyszenie chciałoby się tym zająć, żeby to no w jakiś sposób, no nie wiem, daję to pod rozwagę. Nie wiem, czy w tym, o którym mówicie Państwo, jest na tyle miejsca, żeby młodzież mogła się spotykać. No można by było pomyśleć, ponieważ ja czytałam, że w innych miastach są takie rozwiązania, gdzie no jakieś tam atrakcyjne, gdyby to na przykład objęło jakieś stowarzyszenie, miałoby odpowiednie dotacje, można by było stworzyć coś ciekawego. No oczywiście mam na myśli tutaj współpracę ze starostwem. I zgłaszam to, o co prosili mnie nauczyciele i rodzice. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze radnych? Radny, tak? Czy pierwsza Pani Elżbieta? Najpierw Pani, dobrze? Pani Radna Elżbieta Wołoszyn, proszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, przepraszam, że drugi raz dopytuję się i zgłaszam, ale tak, nie ma powiedziane, że nie mogę. Więc tutaj jak radni zgłaszali interpelacje, ja też bym chciała się dopytać, Panie Burmistrzu, czy wreszcie są jakieś prowadzone rozmowy w sprawie ulicy Wspólnej. Od wielu, wielu miesięcy ta droga jest poruszana też na sesjach. Wiemy o tym, że to jest na pewno wspólna sprawa z Radą Gminy Włodawa, więc ja bym chciała, czy były jakieś podjęte w ogóle kroki w sprawie ulicy Wspólnej? I też najbliższa sercu mi sprawa, to ja bym chciała się Pani Burmistrzu dopytać o plany co do budynku PG numer 1. Czy Pan Burmistrz wreszcie wie, co będzie po zakończeniu gimnazjum w tym budynku? Czy są prowadzone jakieś wstępne rozmowy? Jakby wiemy o tym, że Straż Pożarna tutaj mówi o dostosowaniu budynku do innych potrzeb, ale jakie to będą potrzeby? My chcielibyśmy wstępnie wiedzieć, co planuje się w tym budynku, bo wiemy o tym, że z ustawy wynika, że nie może pójść na cele komercyjne, musi to być na cele oświatowe przeznaczone. Więc chcielibyśmy dowiedzieć się w tym. Nie możemy czegoś takiego zrobić, jak zrobiło to kiedyś starostwo i ten budynek na jednostce po prostu nadaje się do generalnego remontu lub do rozbiórki. Więc chcielibyśmy wiedzieć, co z naszym budynkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Krzysztof, proszę bardzo. Ja tylko jeszcze o komunikację miejską i dalekobieżną w stronę Białej Podlaski i Chełma, bo jest bardzo znikoma ilość autobusów czy tam busów, praktycznie nie ma, a ludzie się pytają. Bo do Lubina oczywiście, a w stronę Chełma czy Białej Podlaskiej jest 5 czy 6 pojazdów, które odjeżdżają i to najczęściej w takich porach, że niewygodne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Andrzej Bisko, bardzo proszę. Ja tutaj jak koledzy wspominali o tych nawierzchniach, generalnie chodzi mi o to, jaki okres gwarancji wykonawca nam daje na ten ułożony asfalt na ulicy Rejmonta i Tysiąclecia. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z panem? Bardzo proszę, pan radny oraz Piotr Maniów, proszę. Panie burmistrzu i panie przewodniczący, z tego co się orientuję, to telewizja Włodawa jest telewizją samorządową. Tu siedzą panowie przewodniczący rady i dyrektor WDK-u, którzy są odpowiedzialni za to, co dzieje się w naszym mieście i komentują życie publiczne tylko przedstawiane przez niektórych radnych, przeważnie przez radnych opozycyjnych. Komentarze tych panów no, są niesmaczne, że radny mówi o zadłużeniach lokalnych, że w kampanii chodzi po mieszkaniach, że w najbliższej kampanii będzie chodził i rozdawał jabłka. Krytykowanie radnych przez przewodniczącego i dyrektora placówki podległej pod Urząd Miejski jest niestosowne i to jest podważanie autorytetu radnego. Chyba że panowie mają to w zakresie swoich czynności. Lepiej, aby panowie zajęli się transmisją obrad Rady Miejskiej, by mieszkańcy mogli zapoznać się z tym, co się dzieje na sesjach obiektywnie, a nie tylko z jednej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja wiem, do czego pan pije, panie Piotrze. My komentujemy tylko, tak, przede wszystkim to nie jest telewizja samorządowa, żeby była jasność, tylko to jest, myśmy to stworzyli w ramach naszej pracy jednostki, czyli Włodawskiego Domu Kultury. Dwa, my komentujemy tylko, panie Piotrze, artykuły, które się ukazują w naszych dwóch prasach lokalnych. To, co jest napisane, my to komentujemy. Myślę, że proszę to wziąć jako formę raczej takiej zabawy, a nie czegoś poważnego. Wydaje mi się, że każdy powinien mieć jakiś tam dystans do siebie i myślę, że jeżeli coś pana tam uraziło, no to oczywiście jak najbardziej przepraszamy. Tak, wielokrotnie było, dlatego ja to na bieżąco, panie Piotrze, od razu mówię. Dlatego to rozmawialiśmy z panem burmistrzem wcześniej o transmisji przez Włodawską TV. Chcę panu jeszcze tylko powiedzieć, że samorząd tutaj nie dał nawet jeszcze ani grosza na to Włodawską TV, bo myśmy z własnych środków, prawda panie dyrektorze, pan dyrektor może potwierdzić, tych, które myśmy zarobili jako Włodawski Dom Kultury, to delikatnie tam zakupiliśmy sprzęt i my to robimy społecznie. W większości wypadków, drodzy państwo, my to robimy społecznie, traktujemy to jako zabawę, jako hobby, tak żeby to można było w jakiś sposób fajny, miły przekazać państwu, żebyście mogli państwo to tak odbierać. Także panie Piotrze, od razu mówię, bardzo pana przepraszam, jeżeli poczuł się pan urażony, ale proszę więcej dystansu. To tak jak mówiliśmy, nie jesteśmy żadną tam tubą, ani polityczną, ani nie chcemy komentować właśnie wydarzeń przede wszystkim politycznych. Także myślę, że tak, że Włodawska TV, panie Piotrze, Włodawska TV będzie oczywiście tutaj na sesjach. Będziemy na bieżąco komentowali, będziecie państwo mogli zobaczyć siebie, jak wyglądacie w oczach kamery. Czyli co, czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma... Tak, bardzo proszę, panie Marku. Pan radny Marek Fuchs. Mam tylko jedno pytanie. Na jakim etapie jest program, który obejmuje solary? Dobrze. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to ogłaszam 20-minutową przerwę. Powracamy, drodzy państwo, do obrad sesji. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawie. Projekt uchwały 6.1 stwierdzenia przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej nr 2 w imieniu Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie w 8-letnią szkołę podstawową imieniem Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczący komisji stałych. Będę tutaj prosił tylko o przedstawienie opinii dwóch komisji, czyli Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Rozwoju
lokalnego, ponieważ na komisjach porządku publicznego i Komisji Oświaty i Kultury nie było kworum. One się odbyły, oczywiście były dyskusje, były wszystkie omawiane informacje i na temat proponowanych uchwał, ale w związku z tym, że nie było kworum, nie doszło do głosowania. Także bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego o przedstawienie opinii w sprawie rozpatrzenia uchwały 6.1. Dziękuję. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęty jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych chciałby zabrać tutaj głos? Te dwie uchwały, które w tej chwili będziemy omawiali, są uchwałami w zasadzie tylko regulującymi, tak? W związku z reformą oświaty. Jeżeli nikt nie chce zabrać głosu w tym punkcie, zamykam, drodzy państwo, dyskusję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tak proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały 6.2. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej nr 3 imieniem generała Franciszka Kleberga we Włodawie w 8-letnią szkołę podstawową nr 3 imieniem generała Franciszka Kleberga we Włodawie. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczący komisji stałych, pan przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Dziękuję. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednogłośnie 4 głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Panie burmistrzu, proszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tak proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciwny? Ktoś się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały 6.3. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy miejskiej Włodawa. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Dziękuję. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały przyjęto przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym się. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna Elżbieta Wołosz. Panie burmistrzu, wysoka rado, panie przewodniczący. Ja dostałam taką informację, ale chcę też potwierdzenia na sesji. Czy jest jakaś zmiana w taryfie zaopatrzenia w wodę zbiorowego i odprowadzenie ścieków od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku? Czy jest zmiana? Czy jest jakaś zmiana? Nie, no nie ma, nie ma, nie ma zatwierdzenia. Czyli to jest stawki, które tak, by obowiązywały w tym roku, a będą tak, obowiązywać. Tak, ja chciałabym, bo z tego względu, że no nie są nagrywane komisje, więc chciałabym nasza też taka komisja była dwuosobowa, a nie w pełnym składzie, więc ja bym chciała się dopytać tutaj na sesji, czyli nie ma zmiany. Dziękuję bardzo. Ale myśmy to pani radna mówiła. Ale ja bym chciała, pani przewodniczący. Ale mówiliśmy, proszę pani, o tym na komisjach, także. Ale ja bym chciała, nie było pana burmistrza, ja chciałabym odpowiedzi od pana burmistrza. Nie ma. Pani radna, stawki zostają na poziomie dotychczasowym, jakim są. I ja, panie burmistrzu, bardzo proszę, jesteśmy na Radzie Miasta i proszę naprawdę o powagę zachowania. Dziękuję bardzo. Czyli jest pan bardziej wiarygodny niż osoby, tak, które przybywają na komisjach? Bo nie wiem, pani Elżbieto, dlaczego to pytanie było takie, że jest pan bardziej wiarygodny, panie burmistrzu?
o co chodzi? Ale, o co chodzi? O co chodzi? No, pan burmistrz przed chwilą pokazał, po prostu ostentacyjnie, zamiast tu słuchać i uczestniczyć w radzie, czytał sobie album. Dziękuję bardzo. Ale to jest ogólnie chyba teraz przyjęta taka norma, także... Pani radna, ja mam podzielną uwagę, naprawdę. Nie przeszkadza mi jedno w drugim. Dobra. Drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dobrze, przy dwóch głosach wstrzymujących projekt, uchwała została przyjęta. Dobrze. Przechodzimy do projektu uchwały 6.4. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Chełm w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi na terenie gminy miejskiej Błona. Pan przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Dziękuję. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednogłośnie, 4 głosy za. Dziękuję. Otwieram dyskusję. A pan się przygotował do tej uchwały. No tak. Jeżeli nikt nic nie ma do powiedzenia, zamykam dyskusję. Drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały 6.4 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z miastem Chełm w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapywanymi na terenie gminy miejskiej Włodawa? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały 6.5 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Pan przewodniczący Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Uchwałę przyjęto przy 3 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Erasm Piotr Meniów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wpłynęło dzisiaj do nas pismo. Przekazałem je dla pana burmistrza oryginał. Pozwolę sobie o przeczytanie. My niżej podpisani mieszkańcy miasta Włodawa, mieszkający w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego we Włodawie, nie wyrażamy zgody, aby na budynku Urzędu Miejskiego był zainstalowany mast z anteną telekomunikacyjną dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych. Budynek Urzędu Miasta mieści się w centrum miasta, gdzie jest dużo budynków mieszkalni, kamienic i osiedli Rejmonta Żeromskiego, a postawienie takiego masztu może mieć niepożądane skutki uboczne, jak szkodliwe promieniowanie lub zły odbiór sygnałów radiowych, telewizyjnych i innych. Dlatego prosimy radnych miejskich i burmistrza o wzięcie naszych zastrzeżeń pod uwagę. Z poważaniem, jest tu 30 kilka podpisów. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w tym jeszcze punkcie głos? Pan burmistrz chciałby coś? Pan radny Krzysztof, bardzo proszę. Ja podzielam tutaj prośbę pana radnego Erasma Piotra Meniowa. Była taka sytuacja kiedyś z spółdzielnią mieszkaniową, niby ten masz ma się różnić jakimiś parametrami. My nie jesteśmy od tego i nie wiemy, jakie to są parametry, czy będzie on bardziej szkodliwy, czy mniej szkodliwy, czy on będzie wyżej stał na budynku, czy niżej. Uważam, że to powinny być jeszcze zrobione specjalistyczne badania i konsultacje i wtedy byśmy mogli podjąć decyzję. Ja troszeczkę się spóźniłem, bo chciałem ten punkt zdjąć z punktu obrad na początku, ale no, przespałem, moja wina i bardzo bym prosił, żeby pan burmistrz do tego się nie przychylił. Ewentualnie na sesji grudniowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę się odnieść do tego. Pani radna jeszcze, Mirosława Dynkiewicz. Panie burmistrzu, chciałam zapytać, czy to nie będzie, że tak powiem, szpeciło wyglądu Urzędu Miasta też? Czy to jakiej wielkości? Bo nie byłam na komisji, więc nie bardzo wiem, czy była o tym mowa. Jakiej wielkości?
Tak, tak, to bardzo proszę. Bardzo proszę, pan burmistrz odpowie teraz na państwa wątpliwości. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Już państwu mówię. Powiem tak, firma telekomunikacyjna zgłosiła się do nas z taką propozycją umieszczenia na budynku naszego ratusza, na samej wieży, na samej górze stacji, przedstawiając przy tym oczywiście szereg dokumentacji, którą my również sprawdziliśmy i reasumując, stacja, ja teraz będę cytował dokumenty, które tak naprawdę mamy tutaj przygotowane, zarówno te, które firma nam podała oraz te, które my też zdobyliśmy, czyli tak naprawdę analizę środowiskową przedsięwzięcia, tego przedsięwzięcia. I stacja jest bezpieczna dla mieszkańców i zgodna z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce. I tu firma podkreśla, że w Polsce są jedne z najbardziej rygorystyczne normy w Europie. Tu oczywiście podaje jakieś wskaźniki konkretnie. Niska zabudowa i sektory umieszczone w linii dróg nie wykazują wiązki na budynki mieszkaniowe. Stacja nie będzie miała wpływu na zdrowie mieszkańców większego niż dzisiejsze pole elektromagnetyczne występujące w środowisku. Inwestycja przyniesie takie pozytywne aspekty, że w postaci szybkiego transferu danych w nowoczesnych technologiach LTE, czyli szybki internet i dobra łączność komórkowa. Ponadto stacja bazowa jest też obiektem celu publicznego, zapewnia łączność do służb w sytuacjach kryzysowych, alarmowych. I tutaj podsumowując, firma akurat, bo my oczywiście tutaj złożyliśmy jej tą informację, że mogą być pewne wątpliwości mieszkańców, więc tutaj firma jakby nam no, zobowiązuje się, tak, że inwestycja jest bezpieczna i działa, nie ma tutaj mowy o działaniu na niekorzyść mieszkańców Włodawy. Stacja jest mała, końcowa, dająca dostęp do nowych, tańszych technologii i to jeśli chodzi o korespondencję z tej firmy. Natomiast z analizy środowiskowej, którą też posiadamy, na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych obliczeń, przewidywanych obszarów rozkładów pól elektromagnetycznych dla rozbudowywanej stacji, wynika, że obszary o gęstości mocy większej lub równej 0,1 W/m² będą występowały w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi. Stacja spełniać będzie wymagania określone w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprowadzenia do trzymania tych poziomów oraz inne wymagania określone w prawie ochrony środowiska. I w wnioskach oczywiście analiza jest obszerna, ale wnioski końcowe są takie, że na podstawie przeprowadzonej analizy przewidywanych rozkładów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej, projektowana jest, która jest planowana we Włodawie przepisów KIG-u 41, stwierdza się, że promieniowanie nadnionizujące w postaci pól elektromagnetycznych stwarzających zagrożenie dla ludzi nie wystąpi w miejscach ich przebywania i zamieszkania. Omawiana stacja bazowa nie będzie ani źródłem hałasu, ani zanieczyszczenia środowiska. Nie będzie także oddziaływać w negatywny sposób na powietrze, glebę, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny oraz świat roślinny i zwierzęcy. Tutaj ponadto jeszcze państwu powiem, że na tyle jest to mała stacja bazowa, że nie wymaga też oddzielnych procedur środowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie wymagały tego wcześniej wspomniane, tutaj pan radny wspomniał o maszcie, który miał być budowany na budynku spółdzielni mieszkaniowej. Tam na tyle było silne miała być antena, stacja, że tutaj wymagane było to, takie działanie i z tego co wiem, tamto działanie uzyskało negatywną ocenę właśnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tutaj, bazując na tych dokumentach, miałem przede wszystkim na myśli bardziej
pozytywną stronę tej inwestycji dla mieszkańców, bo przecież wszyscy wiemy, że we Włodawie jest problem z zasięgiem. Wszyscy wiemy, że jesteśmy jednym z nielicznych miejsc właściwie w Polsce, gdzie są problemy z to szybkim transferem, czy LTE i tak dalej, więc ja uznałem, że jeżeli mówimy tutaj, oczywiście bazując na tych dokumentach, że jest to bezpieczne, że właśnie my idziemy jakby tutaj no, naprzeciw mieszkańcom, prawda, czyli żeby poprawić no, jakość życia mieszkańców Włodawy. Natomiast całą sprawę wydaje mi się, że przede wszystkim skomplikował artykuł w gazecie, w jednym z naszych gazet, zresztą konkretnie powiem Nowy Tydzień, dlatego że no, nie będę już się wypowiadał co do rzetelności artykułu, dlatego że moim zdaniem dziennikarz w tym momencie powinien zadzwonić i skontaktować się również z nami, abyśmy mogli w tym artykule też to wyjaśnić mieszkańcom. Artykuł jest bardzo jednostronny, działający jakby no, pokazujący już jest. Nie będę też komentował, że no jest mowa o tym, że ktoś chce wieżę na ratuszu wybudować, to już w ogóle ktoś musiał to pisać. Naprawdę, no, chyba nie wiedział, co pisze, jak ktoś jeszcze chciał budować coś na dachu budynku. Mowa jest o jakiejś jednej antenie, niedużej. Ona będzie tutaj generalnie działała w obszarze Centrum Włodawy i zgodnie z dokumentami jest to bezpieczne. Ja chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, że w związku z tym, że dzisiaj ta petycja, bo dopiero dzisiaj do mnie dotarła, co jest też ciekawostką, bo w gazecie było napisane, że burmistrz już ją otrzymał, nawet ona już była tam, była już nawet przedstawiona w tej gazecie, treść tej petycji. Ja ją dopiero otrzymuję formalnie dzisiaj na sesji i oczywiście nie zrobię nic przeciwko mieszkańcom, bo przecież to nie o to chodzi, przecież ja nie chcę tutaj robić krzywdy mieszkańcom. Do tej pory odbierałem to jako pozytywnie właśnie, że będzie lepszy zasięg i lepsza jakość rozmów telefonicznych. Natomiast teraz po otrzymaniu tej petycji uważam, bo tu chciałem Państwa prosić o to, żeby ta uchwała mówi dzisiaj o wyrażeniu zgody na jakby podejmowanie dalej działań w tym kierunku. To nie jest wyrażające zgodę na umieszczenie, że już tą uchwałą nastąpi umieszczenie. My nie podpiszemy umowy z firmą. Jeżeli większość tutaj mieszkańców powie, że nie chce tego, no to my nie będziemy tego podpisywali. Przecież tutaj nie chcę tego robić na siłę. To jest przecież granie warta świeczki, żeby tym działaniem, prawda, sprzeciwiać się mieszkańcom Włodawy, gdzie do tej pory raczej tego nie robiłem i nie zamierzam tego robić. Także ja biorę pod uwagę tę petycję. Państwa prosiłbym o możliwość przyjęcia ewentualnie dzisiaj tej uchwały, która jakby wyraża zgodę na to, że ja mogę dalej działać w tym kierunku, żeby z firmą rozmawiać, z mieszkańcami rozmawiać, a na pewno nie podpiszę umowy z firmą bez większości, jeżeli nie będzie większości zgody większości mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uważam, że były bardzo wyczerpujące te informacje. Pan radny Waldemar Kazuro, proszę. Drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Panie Przewodniczący. Niewątpliwie tutaj są plusy tego, co z tego, co przekazał nam Pan Burmistrz. No musimy iść w technologie, które ułatwiają życie społeczeństwu. Szczerze, Polkomtel Plus jest największą siecią w Polsce, która ma największy zasięg. No niemniej jednak u nas jeszcze brakuje tego LTE w niektórych miejscach, bo jestem sam użytkownikiem tej sieci. I chciałbym jeszcze jedno zadać pytanie panu burmistrzowi, czy coś mówi się o gratyfikacjach dla Urzędu Miasta z tytułu umieszczenia tutaj tej anteny i ewentualnie na co by były przeznaczone te pieniądze, bo ja bym tutaj postulował może w kierunku rozwoju sportu przekazania tej kwoty, nie, bo nawet jaka to jest kwota miesięcznie, także dziękuję bardzo. Panie radny, już odpowiadam. Zgodnie z rozmowami z firmą, jeżeli ewentualnie zostałaby podpisana taka umowa, jest tam mowa o kwocie 2,5 tysiąca brutto już miesięcznie za dodam antenę. To też pokazuje, że to nie jest budowa jakiejś wieży na naszym ratuszu, bo wtedy wiadomo, że takie wieże, jak się stawia, to się stawia za grube dzierżawy, za grube tysiące złotych, tak? Tutaj mówimy o tak naprawdę wydzierżawieniu miejsca na antenę i 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. No to myślę, że można sobie przeliczyć w skali roku,
Także tu nie są wielkie pieniądze. One oczywiście nam by się zawsze przydały, bo chociażby byśmy te pieniądze mogli przeznaczyć na jakiś stopniowy remont też i Urzędu Miasta, bo widzimy, jak czasami ten budynek już wygląda, pęka w niektórych miejscach, ale to nie chodzi tak naprawdę też tylko o pieniądze. Chodziło przede wszystkim o tym, że mając przedstawienie dokumenty, że jest to bezpieczne i tak dalej, uznałem, że jest to wyjście naprzeciw mieszkańcom, a nie coś negatywnego. Dzisiaj, jeżeli jest taka informacja od niektórych mieszkańców, ja uważam, że powinniśmy zapytać mieszkańców, jeżeli większość będzie za, zrobimy, jeżeli nie, nie zrobimy. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Lis. Tu pan burmistrz przedstawił nam te punkty, które firma to tam przedstawiła, zgoda z normą europejską, nowoczesność, tak jak tu pan Waldemar powiedział, nowoczesnością, ale nic nie było powiedziane o zakłóceniu fal radiowych i telewizyjnych. Tego nie usłyszałem. Jestem oczywiście za tym, żeby była ta antena, nie ma problemu, tylko żeby to było bezpieczne właśnie dla mieszkańców, żeby to nie było tak, bo w naszym mieście jest problem i z telekomunikacją, i z odbiorem fal telewizyjnych i radiowych. Wiemy, że są punkty, miejsca w naszym mieście, że graniczy z cudem dobry odbiór telewizyjny czy radiowy. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Łagodziński, proszę. Panie burmistrzu, z treści przedstawionej nam projektu wyraźnie widać, że mówimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy. Więc nie na prowadzenie jakichś tam rozmów, tylko na zawarcie umowy. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie szeregowym umowy najmu. Więc to, żeby była sprawa jasna, podejmujemy taką uchwałę. Ale chcę powiedzieć taką rzecz, że myślę sobie, że jeżeli po tym uwzględnieniu tych wszystkich uwag mieszkańców, bo mamy jakieś tam opinie, mamy ekspertyzy, niektórzy w nie nie ufają, ja nie mam podstaw, żeby nie ufać, ale wydaje mi się, że jeśli by miało dojść do podpisania takiej umowy, to takie zastrzeżenie, że firma, nie wiem czy firma, bo firma też może wtedy zrobić badania, że powinny być badania wykonane po. I teraz nie wiem, czy, że były wiarygodne na zlecenie urzędu przez niezależną firmę, bo jeśli to zrobi wykonawca, to możemy mieć pewne zastrzeżenia, że będzie to na pewno dobry wynik. Chodzi mi o taką rzecz, że takie zastrzeżenie powinno być w umowie zawarte, że czy faktycznie jest to promieniowanie, w jakim promieniu od budynku. Po prostu, czy spełnia już po fakcie normy, o których się tu mówi i konsekwencje, gdyby nie. I konsekwencje, gdyby nie. Tyle chciałbym. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Lucyn Gąsiorowski, proszę. Panie burmistrzu, no nie wiem, jaki dzisiaj będzie wynik tego głosowania, ale może, jeżeli będzie negatywny, może doinformować mieszkańców, no bo jednak my reprezentujemy mieszkańców i trudno w tej chwili no, nie wierzyć panu czy mieszkańcom, no trudno tutaj się w tej chwili tak ustosunkować, jakoś po prostu zająć stanowisko, bo nie jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie i może doinformować mieszkańców poprzez media czy jakoś po dzisiejszej sesji. I wtedy dopiero jeszcze raz do tematu wrócić, jeżeli będzie negatywnie, no bo ja w tej chwili muszę się wstrzymać, no bo nie wiem, po prostu nie wiem, jakie zająć stanowisko. Dziękuję bardzo. Pani radna Mirosława Dynkiewicz, proszę. Panie burmistrzu, powiedział pan przed chwileczką, że faktycznie my też otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, ja byłam nieobecna we Włodawie kilka dni, więc i nie czytałam też informacji z gazety. I w tej chwili też mam wielki dylemat, ponieważ mieszkańcy, moi wyborcy konkretnie z ulicy Rejmonta Żeromskiego, z rynku, przeczytałam te nazwiska, to są 33 osoby, które no, ustawiają jakieś weto. Mówiąc za kolegą Gąsiorowskim, wydaje mi się, że słusznym byłoby spotkanie się z mieszkańcami właśnie tej najbliższej okolicy i przedstawienie tego, o czym mówił i o czym czytał pan burmistrz przed chwilą, bo no, nie chciałabym zawieść wyborców po pierwsze,
No, po drugie, wiemy, tak jak tu przedmówcy moi mówili, że jest to potrzebne. Niemniej dzisiaj nie wyrażam na to zgody jako radna ze względu na podpisy tych mieszkańców, więc no już za późno, żeby odwołać dzisiaj, prawda, panie przewodniczący? No właśnie, więc no takie jest moje stanowisko, że może faktycznie, no zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania. Dziękuję bardzo. Radna Elżbieta Wolszą, bardzo proszę. Panie burmistrzu, przeczytał nam pan część tekstu, że zapewnienie takiego dostępu i umieszczenie tych anten poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Panie burmistrzu, przekonaliśmy się parę miesięcy temu, że zerwanie takiego przesyłu głównego po prostu ogranicza. To jest jakieś bezpieczeństwo, poprawa bezpieczeństwa, jeżeli by miasto Włodawa mogło zapewnić sobie niezależne drugie źródło dostawy, ale taki przesył głównego. Więc tu umieszczenie anteny i poprawa taka jakości może rozmów, czy jakości internetu, nie, na pewno nie poprawia bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję radny. Raz Gosłaniu, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja nie znam firmy, która by chciała coś postawić. Nie mówię tam o wieży, bo nikt o takiej wieży nie mówi. Może redaktor napisał. Ja też wyraziłem zgodę, idąc za tropem, że byłem przeciwny, jak chciano postawić mast na spółdzielni mieszkaniowej. Byłem też przeciwny i pan tak samo był przeciwny w spółdzielni mieszkaniowej. Pan tak samo był przeciwny na terenie osiedla Zabagonie, czyli na Kraszewskiego, bo razem tam byliśmy i protestowaliśmy, żeby tam tego nie było. Tak samo jestem przeciwny teraz, żeby to było i tu, w tym miejscu. Żadna firma nie powie, że są skutki uboczne. Żadna firma nie powie, że jest promieniowanie. Panie burmistrzu, telefon komórkowy promieniuje. A co mówić taki masz? Dzisiaj firma mówi, że ona postawi dwumetrowy, pięciometrowy. A jaki postawi, to my nie wiemy. My nie wiemy. Oni mogą mówić. Ja wiem, że mówią. Dlatego ja jestem za tym, żeby przychylić się na dzień dzisiejszy do prośby mieszkańców, żeby na dzień dzisiejszy tego masztu, nie żadnej wieży na Urzędzie Miejskim nie było. Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof List, proszę. Panie przewodniczący, mam prośbę o głosowanie tego wniosku. Dziękuję bardzo. Zamknięcie dyskusji. Dobrze, zamykam dyskusję. Bardzo proszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pięcioma głosami przeciw, czterema za, trzema wstrzymującymi. Projekt uchwały został odrzucony. Przechodzimy do projektu uchwały 66, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Pan przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego, proszę. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednogłośnie, pięcioma głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tak proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały 67, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości numer 1343. Pan przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Dziękuję. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednogłośnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nikt, zamykam dyskusję. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tak proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały 6.8. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości nr 2015/2. Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nikt, zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały 69. Wyrażenie zgody na nabycie przez na rzecz gminy miejskiej Włodawa nieruchomości. Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęto jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tak proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Drodzy Państwo, przechodzimy do odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zanim jeszcze przejdę do odpowiedzi na interpelację, pozwolicie Państwo, że tylko dwa zdania odnośnie tej uchwały o tej antenie telekomunikacyjnej, bo przede wszystkim firma zwróciła się z tym do nas w tym celu, żeby ograniczyć w naszym mieście, co jest standardem już i z tego się śmieje cała Polska, że bierze do Włodawy i mamy zasięg sieci komórkowych zagranicznych, a nie naszych. I właśnie jakby ta antena miała na celu wzmocnienie jeszcze te końcowe, prawda, tego zasięgu, aby było to na tyle mocne, żeby nie automatycznie telefony przełączały się na sieci zagraniczne. To taki tylko dodatkowo odpowiem. Odpowiadając na interpelację Państwa radnych, pani radna Elżbieta Wołoszun pytała o ulicę Koszarową, o oświetlenie. No oczywiście będziemy to mieli na uwadze i w swoich planach inwestycyjnych, oświetleniowych. Odnośnie remontu ulicy Wiejskiej i wystających studzienek, no tutaj analizowaliśmy tą sprawę, czy możemy doraźnie jakoś te studzienki, no, żeby było to bezpieczniejsze dla samochodów. No, nie da się tego zrobić tak doraźnie, bo obsypać tą studzienkę wokół jakimś kamieniem też to nie sprawy nie załatwi. Tam jest po prostu potrzebny gruntowy remont tej ulicy, który, przypominam, był w planach przyszłorocznych. Teraz być może będzie to przesunięte ze względu na to, że zresztą o tym też później powiem, odpowiadając na inną interpelację odnośnie ulic Sanguszki, Partyzantów. Tutaj zgłoszony problem ulicy Długiej, tych pobliskich ulic. Ja rozmawiałem z pracownikiem w międzyczasie w przerwie urzędu w tej sprawie i tutaj będę miał prośbę, abyśmy z panią radną jeszcze podeszli do pracownika, żeby dokładniej jakby powiedzieć o tej sytuacji. Odnośnie nagrywania sesji, tutaj Państwa informujemy, że dzisiejsza sesja jest nagrywana i będzie, nie jest na żywo, ale jest nagrywana i będzie udostępniona nagranie na naszych stronach. Odnośnie
bezpieczeństwa tej interpelacji na piśmie. Przepraszam Panią bardzo, jeżeli informacja nie dotarła. Dotrze na pewno. Panie Burmistrzu, wracamy jeszcze do nagrywania sesji. Wiemy o tym, że sesje te takie zwyczajne, zwykłe są nagrywane, ale ja tutaj, moja była interpelacja o to, żeby wszystkie sesje były nagrywane i te nadzwyczajnie również, i również były nagrywane komisje. Dziękuję bardzo. Znaczy, co do komisji, to ja tutaj się na dzisiaj nie wypowiem. Co do nagrywania sesji, no to mówię, sesje są nagrywane, mogą być również oczywiście też dodatkowe sesje też nagrywane. Co do tutaj podjętego tematu ewentualnego nagrywania też telewizyjnego sesji, to myślę, że to w Państwa gestii, bo ja przypominam, że Państwo jako radni jesteście jakby gospodarzami miejsca i tutaj jakby to wy decydujecie, co się na sesjach Rady Miejskiej dzieje. My z ramienia urzędu tak naprawdę jesteśmy tutaj na Państwa tylko do odpowiedzi i pytań. Ulica Wspólna jest przygotowywana dokumentacja tej przebudowy tej ulicy. To będzie czasochłonne, dlatego że wiąże się to z przejęciem niektórych gruntów osób prywatnych, dlatego że ulica obecnie jest za wąska i aby spełniała normy, musi być poszerzona, czyli w tym momencie będziemy musieli wejść na tereny prywatne i będziemy tutaj negocjowali z poszczególnymi prywatnymi osobami, z każdą indywidualnie, więc to na pewno potrwa. Natomiast tutaj przypominam jednocześnie, że ciągle ulica Wspólna jest złożona we wniosku tym transgranicznym z Szackiem, który jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Tam oczywiście mocno się nie nastawiamy na to, bo konkurencja jest ogromna, ale jakby się udało, to byłoby fajnie. Jeżeli nie, to i tak czy siak przygotowujemy dokumentację, która będzie na pewno jeszcze troszeczkę będzie to trwało, dlatego że też mamy pisma od niektórych mieszkańców tej ulicy, że się nie zgadzają na to, żebyśmy wchodzili na ich teren i będzie to wymagało rozmów indywidualnych i negocjacji. Natomiast przychodzą ciągle o remont ulicy Wspólnej, ale jak już my chcemy ją zrobić, to ktoś tam ciągle nie chce tam, żeby jej robić. Więc ja czasami też po prostu nie rozumiem sytuacji. Ale oczywiście każdy ma prawo do wyrażenia swojego, szczególnie, że to jest jego własność. Pan radny Piotr Razmeniów, ulica, oświetlenie ścieżki do Kuninki. Powiem tak, w pierwszej kolejności, i to już w 2018 roku, będziemy realizowali inwestycje oświetlenia w samoruchówkę, dlatego że też inwestycje to będzie gmina Włodawa robiła, ruchówka. Tak, więc to będzie na pewno pierwsze. W kolejnych latach będziemy na pewno chcieli też oświetlenie w stronę Okuninki, oczywiście do granic miasta. Natomiast po konsultacjach z gminą Włodawa wiemy, że oni mają w planie inwestycje oświetlenia w części wiejskiej w gminy, tak? I my w części miasta też zabezpieczyliśmy środki na tą inwestycję w przyszłym roku. Ktoś zapytać? Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ulica Królowska i ta Sierpińskiego, to ona jest w planach na 2018, tak? Tak, tak. Ja jeszcze o tym opowiem, jak będziemy mówili o no dalszej części. Dobrze. Zaraz o tym wrócę. Odnośnie awarii, jakie miały miejsce tutaj sieci, to odpowie pan prezes MBGiK-u. W parku Gawrony, moim zdaniem, ta metoda zastosowana w ubiegłym roku sprawdziła się lepiej lub gorzej, ale się generalnie sprawdziła, jako chyba tak naprawdę była to pierwszy rok skuteczna metoda zastosowana i faktycznie te gawrony znikły na pewien czas, przede wszystkim wtedy, kiedy był drapieżnik, znikły całkowicie, później wróciły, ale wróciły już w ilościach, gdzie no nie było to w takich, kiedy było to wcześniej, tak? Bo wcześniej przypominam, że po prostu nie dało się tam w ogóle przejść, a to, co się działo na chodnikach, czasami mogło nawet grozić zamknięciem tego parku, więc afera byłaby jeszcze większa na całą Polskę. Natomiast ptaków całkiem z miasta oczywiście nie wygonimy, to jest naturalne. Natomiast powtórzymy akcję Sokoła w tym roku z miesięcznym jakby wydłużonym terminem, na który uzyskaliśmy zgodę właśnie tutaj też regionalnej właśnie Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Także będzie w tym roku również drapieżnik miesiąc dłużej, więc mam nadzieję, że to w tym roku, w 18, tak. W 18, tak. No w przyszłym roku, tak. No ja mówię o wiośnie. Więc mam nadzieję, że ten miesiąc jakby też spowoduje, że te ptaki w mniejszej ilości później oczywiście wrócą, bo one wrócą. Ale nawet jeżeli one teraz są, to zdecydowanie nie jest to, co było kiedyś i możemy uznać za skuteczną tą metodę, jak na pierwszy raz naprawdę, naszym zdaniem. Oczywiście tam sugerowali specjaliści, że powinno się odbywać dwa razy w roku, no ale to jest też duży koszt. Więc my skupimy się na zorganizowaniu tej akcji jeden raz w roku na wiosnę. Odnośnie wniosku, który Pan pytał na promenadę, więc został on ponownie oczywiście złożony, bo przypominamy, że wtedy został anulowany konkurs, w którym miasto Włodawa zajęło pierwsze miejsce, dostało dofinansowanie. Teraz w dniu 31 lipca w ramach działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne ponownie złożyliśmy ten wniosek pod nazwą Włodawski Trakt Turystyczny Promenada Nadbużańska. No i on jest generalnie na etapie oceny formalnej w tym momencie. Tak, no będzie rozpatrywany myślę, że w pierwszej połowie przyszłego roku i realizacja być może się zacznie w drugiej połowie przyszłego roku. Remont wspólnie ze starostwem powiatowym ulicy Chamskiej. Nie, proszę tego nie traktować jakoś oficjalna deklaracja oczywiście z naszej strony, ale jesteśmy gdzieś tam gotowi do rozmów z zarządem powiatu. Jeszcze co do ulicy Chamskiej takiego rozmów nie było. Jeżeli będą, będziemy na ten temat rozmawiali. Odnośnie programu 75+, który Pan przywołał jako program rządowy, jest to bardzo świeża sprawa. Oczywiście nasi pracownicy MOPS-u wiedzą, że taki program się pojawił i właśnie są w trakcie jego rozpatrywania. Jeżeli tylko oczywiście będzie to na tyle, na ile będziemy mogli stosować ten program, oczywiście z chęcią go zastosujemy. To jest program, który dotyczy opieki socjalnej osób starszych. Troszeczkę pokrywa się z tym, co oczywiście już teraz robimy, czyli z opiekunkami środowiskowymi, które na co dzień pracują i wykonują tą pracę właśnie u podopiecznych. Natomiast tutaj dodatkowe będą kryteria, być może dodatkowe środki, więc na pewno będziemy chcieli skorzystać. Odnośnie programu, który Pan przywołał, budowy dróg gminnych i powiatowych, którym został ogłoszony rozstrzygnięcie konkursu i tutaj tak sytuacja jest, tak jak Pan powiedział, że nasz wniosek na 80 ileś tam wniosków zajął 80 chyba drugie czy trzecie miejsce. Muszę przyznać naszemu bardzo dużemu zaskoczeniu, dlatego że do tej pory bardzo dobrze z tego programu udawało nam się pozyskiwać środki i robił to ten sam pracownik, który robi to od wielu lat, jeszcze za poprzednich władz i zawsze te środki były przyznawane. W tym roku kryteria, punkty, bo to ważne, żeby Państwo to usłyszeli, że w ocenach merytorycznych, w tych miejscach, kryteriach, gdzie była ocena merytoryczna, byliśmy bardzo wysoko ocenieni. Natomiast w kryteriach i w tych ocenach już takich bardziej subiektywnych osób oceniających, na 10 maksymalnych punktów zdobyliśmy 1,8. Nie wiem, my złożyliśmy odwołanie, więc ja na razie nie chciałbym jakoś więcej tego komentować. Powiem tylko jeszcze raz, że w ocenach tutaj tych merytorycznych jesteśmy bardzo wysoko ocenieni w tych punktacjach. Jedynie gdzie tracimy formalnie punkty, to tutaj gdzie za wypadkowość tak zwaną, czyli na tych uliczkach, na które złożyliśmy wniosek, tak naprawdę wypadku w ostatnich latach nie było, więc tutaj siłą rzeczy tej punktacji dobrej nie uzyskaliśmy. W pozostałych co do bezpieczeństwa, co do wszystkich tych warunków jak najbardziej wysoko. Ale Ułożyliśmy odwołanie, zobaczymy. Pan radny Krzysztof Flis
pytał o nawierzchnię dróg i tych nowych po remontach. Więc tutaj od razu też będę interpelację pana Andrzeja Wisko. Gwarancję mamy 60 miesięcy, czyli 5 lat na te drogi. Tradycyjnie jest tak, że po wykonaniu inwestycji odczekuje się chwilę i później się, prawda, te rzeczy jeszcze poprawia, które tam występują, jakieś niedociągnięcia i wiosną na pewno tak będzie. Natomiast też tu chcę dodać, chociaż w projekcie tego nie było, więc nie mogliśmy tego zrobić jakby od razu w związku z tym, ale będziemy chcieli zwiększyć tutaj oznakowanie poziome na tych drogach, bo tak naprawdę ono się pojawia tylko przy skrzyżowaniach i tutaj miejscach jak przejścia dla pieszych i tak dalej, ale zdecydowaliśmy, że będziemy chcieli, aby to oznakowanie poziome tak było no, mniej więcej no, w całości tych ulic. Więc tutaj się to poprawi estetycznie i bezpieczeństwo na pewno. Natomiast, tak jak mówię, jest gwarancja 60 miesięcy. Bardzo proszę. Ja rozumiem, panie burmistrzu, ale chodzi mi o jakość bo i wygląd tej drogi, bo droga dla tysiąclecia jest ten asfalt naprawdę taki, uważam, no ja nie jestem fachowcem, to od razu przecież zaznaczałem przy zapytaniu, że on jest, no widać, że jest położony, gęsty i ta droga wygląda jak wygląda, a tutaj są takie, no mówię, te drogi, praktycznie widać całą strukturę tej drogi, asfaltu, że tą kamyczki, jakieś tam inne rzeczy, no ja nie wiem, nie jestem fachowcem i się boję o to, że na drugi rok, tak jak pan prosił, mamy te 60 miesięcy, może z tych dróg po prostu nic nie zostać. Tylko o to mi chodziło. Dziękuję bardzo. Tylko... Można do tego, panie burmistrzu, jeszcze jest jedna taka sprawa. No, pod spodem musi być jakaś strefa tego. Tu leży na stabilizacja. Tu leży na trylinkach, na płytach bungalowa i nie wiadomo, czy po kilku latach ten asfalt nie popęka po prostu. To samo było robione na ulicy Przechodniej i nie położono asfaltu, tylko położono kostkę. Bo ja tu przyglądałem się, jak starto tą warstwę, no to tam kupę śmieci leży i płyty, i trelinki, i jeszcze coś, i na to położono asfalt. I potem to wszystko pracuje, nie ma stabilizacji stałej. Obawiam się, żeby za jakiś czas to nie było popękane. Panie burmistrzu, ja chciałabym dodać, że tak jak któryś z kolegów powiedział, że tak jak po włodawsku, my mamy przykład na ulicy Modrzewskiego. Ktoś nie dopilnował wtedy jakości właśnie tego asfaltu i widzimy efekt, że pod tą trylinką jest tak, znaczy nad tą trylinką jest położona cienka warstwa asfaltu i niestety droga już się w tej chwili nadaje do remontu, a niedawno była robiona, więc no tutaj trzeba zwracać też i na jakość wykonywanych dróg. Szanowni Państwo, no ja nie jestem oczywiście specjalistą drogownictwa, więc jakiś tam sposób techniczny będzie mi trudno odpowiedzieć, natomiast no całą inwestycję przygotowywali profesjonaliści od dokumentacji technicznej poprzez wykonawcę i nadzór, inspektora nadzoru. Oczywiście inna jest jakość budowy dróg, zależy od kategorii. Inaczej się buduje drogi powiatowe, inaczej krajowe, a jeszcze inaczej gminne, tak miejskie, więc to na pewno nie jest być może takiej jakości droga gminna, jaka jest miejska czy krajowa, natomiast no to też jest związane z jakimiś kosztami, prawda, no później, bo jeżeli byśmy chcieli zrobić jakość drogi krajowej na naszej miejskiej drogach, to byśmy mieli bardziej kosztowne te budowy, więc no przygotowywali to specjaliści, tak, odnosząc się do tonażu, do podłoża i tak dalej, więc tutaj mi trudno się wypowiadać na ten temat. No, powiem tylko, że tutaj oczywiście gdzieś tam nie broniąc, bo to było dawno robione, ale Modrzewskiego była indywidualnie ulicą robioną, nie z projektu żadnego i to nie była typowa przebudowa, tylko była tak na wierzchu, która była wcześniej, był po prostu wylany asfalt. Tutaj były jakby gruntowne przebudowa podłoża i tak dalej, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie takich problemów. Zresztą mamy przykład też z tej kadencji budowy dróg, tak, innych 20 w mieście, bo przypominam, że w pierwszym roku uzyskaliśmy z tego programu remont na 17 ulic, w ubiegłym roku na 3, w tym też staraliśmy się o 3, no i w tych drogach remontowanych jakby na razie tego problemu nie ma. Tam są inne tam jakieś, tam tutaj też Państwo zgłaszacie istniejących kałuż po deszczach na niektórych tych drogach, ale to też będzie w ramach gwarancji poprawiane.
Więc tutaj moja odpowiedź jest taka, jeżeli Państwo oczywiście chcieliby jakichś konkretnych odpowiedzi technicznych, no to tutaj muszę odesłać do pracownika swojego, który jest oczywiście do dyspozycji. Ja mam tylko taką prośbę, po prostu chciałbym się dowiedzieć, jaka jest różnica między na przykład asfaltem na 1000 a asfaltem na Rejmonta czy Żeromskiego. Chodzi mi o strukturę tego, nie? Bo ja po prostu mnie to interesuje, tylko tyle. I załóżmy, ile metr kosztował na 1000, a ile kosztował na Rejmonta czy Żeromskiego. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bo z konwersacji pana wynika, że jest inny standard ulic powiatowych z miejskimi, ale my wiemy o tym, że te 17 ulic, które zostały, i to są też ulice miejskie, jakość wykonanych ulic tych 17 jest o wiele, wiele lepsza niż w tej chwili te ulice, które w tym roku zostały zrobione, więc no, ja myślę, że tu nie chodzi pewnie o jakość, że jest inna jakość powiatowych i wojewódzkich, i porównujmy miejskie, więc w mieście, jeżeli zostało wykonanych tych 17 w dobrych jakości z materiału, a w tej chwili widzimy, jaki jest asfalt położony na tych nowych ulicach, więc no coś tu było nie tak, albo przygotowanej dokumentacji tych ulic, albo nie wiem, no dziękuję. Znaczy ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli pani jest taką specjalistką, że tak to ocenia, ja nie potrafię ci powiedzieć, które są lepsze, które gorsze. Ja myślę, że czas pokaże. Natomiast no, pracujący na tym ludzie są specjalistami i no, ja dzisiaj nie jestem w stanie tak jednoznacznie określić, że źle wykonali po pracę. Jak pani to powiedziała, nie jestem tu specjalistą, ale rozumiem, pani ma własne zdanie na ten temat. Odnośnie budynku gimnazjum numer 1, więc w planach w dalszym ciągu jeszcze tych planów nie zmieniliśmy, jest tak, aby w jednej części powstała szkoła muzyczna, w drugiej powstało przedszkole. Natomiast myślę, że wszyscy tutaj znamy ten problem, że budynek ten musi być dalej przeznaczony na cele oświatowe, więc nie jesteśmy tutaj w stanie z nim i nic innego robić. A mamy taki dylemat, że musimy włożyć i w ten budynek sporo inwestycji, funduszy, i w budynek przedszkola miejskiego numer 1. Sporo musimy włożyć też wkładu, żeby ten budynek dostosować do norm, jakie on powinien spełniać. Na pewno nie jest stać nas na wyremont tych dwóch budynków, tym bardziej, że jeden miałby być pusty. Więc dlatego z tym pojawiły się te plany powstania przedszkola właśnie przy części tutaj gimnazjum, budynku gimnazjum, i ewentualnie przeniesienie tego przedszkola właśnie numer 1 w tamto miejsce. Ale jeszcze decyzja ostateczna nie zapadła, dlatego że przygotowujemy ciągle dokumentację i generalnie czekamy na opinię komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, na opinię różnych poszczególnych instytucji, czy po prostu będzie w tym budynku zgoda na umieszczenie tam przedszkola. Jeżeli nie będzie, no to będziemy szukali innego rozwiązania. Póki co na razie jesteśmy na etapie, że taki jest pomysł na ten budynek. Odnośnie komunikacji, tu pan radny Krzysztof Lis pytał o komunikację miejską i też jakoś tutaj w stronę Białej Podlaskiej czy dalej. Więc wiecie, znacie państwo to znaczy wiecie, macie tą informację, że pojawiła się firma przewozowa, która świadczyć będzie usługi, właściwie chyba rozpoczyna świadczenie usług przewozów na terenie powiatu wodeckiego, ale również na niektóre trasy dalsze. Między innymi właśnie z tego, co mam informację, również planowana jest trasa w stronę Białej Podlaskiej, bezpośredni taki kurs, ale tutaj jakby nadzór nad tą komunikacją sprawuje starostwo powiatowe, więc tam można było się więcej dowiedzieć. Natomiast też pojawiają się już chyba informacje na stronach internetowych, nawet rozkłady jazdy konkretne, więc już można mniej więcej odczytać, w których miejscowości z powiatu będzie ta komunikacja do Włodawy. Natomiast też my prowadzimy rozmowy z tą firmą, aby świadczyła usługi komunikacji również miejskiej. Bo wiecie państwo, że mieliśmy plan powołania takiej komunikacji miejskiej i właściwie do niej można powiedzieć, że
jesteśmy jakoś tam przygotowani z własnymi zasobami. Znaczy, to oczywiście wiadomo, że mówiliśmy o tym, żeby to był jeden z wydziałów naszej spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ale w momencie, kiedy pojawił się taki przewoźnik na rynku, postanowiliśmy z nim rozmawiać i jeżeli on świadczyłby takie usługi, to my wtedy nie musielibyśmy jako miasto inwestować, a firma po prostu tą komunikację miejską będzie wykonywała. Wstępnie rozmowy są pozytywne, ale jeszcze nie ostateczne. Bo ja, panie burmistrzu, prośbę tylko, żeby nie tylko na stronie internetowej, może w prasie, może w telewizji Włodawa, czy jak zwał, tak zwał, żeby to poszło w eter, bo ludzie naprawdę, nie wszyscy po prostu mają dostęp do tego, a to jest bardzo ważne, naprawdę. Mnóstwo ludzi się dopytuje, czeka na to, a ma problem, bo mówię, nie zawsze ten dostęp mają, albo nie umieją, nie potrafią, nie chcą i tak dalej. Może nawet w prasie lokalnej. Bardzo by prosił o takie informacje, że coś takiego będzie i że rusza i załóżmy, jak byłaby możliwość ze starostą dogadania się, jakie to trasy, jakie godziny wyjazdu, przyjazdu i tak dalej. Dziękuję bardzo. No tutaj powiem, że większość tras już jest ustalonych, bo też prawie jest tak, że też wyraża opinię na ten temat miasto burmistrz Włodawy. Oczywiście opinie poszły bardzo szybko pozytywne, więc trasy są już ustalone, natomiast to nie są jeszcze wszystkie, właśnie będą jeszcze dodatkowe trasy, więc i wiem, że w planach na pewno był bezpośredni kurs do Białej Podlaskiej, ale tutaj jak tylko byśmy dostali informacje takie, to oczywiście na naszych stronach możemy to udostępniać, żeby wszyscy mieszkańcy widzieli. Pani radna Mirosława Dymkiewicz podjęła temat takich lokali, nie wiem, spotkań dla młodzieży. Więc powiem tak, no, samo miasto jako miasto tworzyć lokali, prawda, gastronomicznych czy tego typu nie może. To już jest tak naprawdę sprawa indywidualnych mieszkańców i przedsiębiorców potencjalnych, tak. Jeżeli ktoś chciałby oczywiście taką działalność założyć, no to my uważamy, że jak najbardziej. Wiemy, że jest kilka takich miejsc i działalności prywatnych, gdzie się właśnie w mieście niedawno pojawiły, jak jakieś właśnie też i kawiarenki, biblioteki kawiarenki, księgarnie kawiarenki, tak, różne takie miejsca. Natomiast no tutaj o tyle jest to temat prosty z naszego punktu widzenia, że, znaczy, że my nie możemy takich lokali tworzyć, tak. To muszą indywidualnie po prostu mieszkańcy w ramach działalności gospodarczych. Pan Marek Flis, radny, pan radny Marek Flis pytał o program z solarami, więc tutaj państwo otrzymaliście informację, że projekt, wniosek złożony nasz, na który złożyliśmy odwołanie, które zostało pozytywnie rozpatrzone i później w ocenie końcowej otrzymał maksymalną ocenę 100 punktów na 100. I będzie realizowane. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i na, myślę, że jeszcze już w grudniu podpiszemy umowę z Urzędem Marszałkowskim na to dofinansowanie i po tym będziemy odpowiednio zwracać się do tych mieszkańców, których mamy na liście, którzy wcześniej zgłaszali zapotrzebowanie i wstępną deklarację. Będziemy prosili, zapraszali do Urzędu Miasta, żeby podpisać już taką umowę ostateczną i oczywiście tutaj rozpoczniemy procedury. Wcześniej jeszcze musimy uzyskać kilka informacji odnośnie tego, czy jak obliczyć VAT tego wniosku. Tu kilka jest takich jeszcze rozstrzygnięć, które musimy otrzymać informacje z urzędów i ministerstw, na przykład finansów. Ale projekt generalnie będzie realizowany w przyszłym roku. Już od początku roku praktycznie się tym zajmujemy. Będą oczywiście zapopisywane umowy, przetargi wyłonione i jeszcze w przyszłym roku będą, myślę, że pierwsze montowane instalacje kolektorów słonecznych. Tutaj jeszcze wrócę do tego oświetlenia, bo też państwo otrzymaliście informację, że nasz wniosek dotyczący oświetlenia ulicznego, zamiany na oświetlenie LED-owe, również uzyskał dofinansowanie. Też w grudniu będziemy podpisywali już umowę z Urzędem Marszałkowskim i inwestycja zaplanowana na cały 2018 rok, czyli w przyszłym roku właściwie w całym mieście będzie oświetlenie LED-owe. Coś na wzór tego, które jest obecnie na Tysiąclecia, na ulicy Tysiąclecia.
I tutaj, co dla nas jest bardzo ważne, to ta inwestycja pozwoli nam na bardzo dużą oszczędność, zarówno w konserwacji urządzeń, które oświetlenia, które mamy obecnie, bo również oszczędność samego zużycia prądu, prawda, i energii. W związku z tym będzie tutaj, no, wstępne wyliczenia są, że jest to oszczędność około 200-250 tysięcy rocznie i będziemy chcieli te pieniądze właśnie przeznaczać na budowę nowego oświetlenia w mieście, gdzie tego jeszcze nie ma. Między innymi właśnie jakby stąd zaplanowane są środki już na Orchówek, tutaj na ulicę Okunińską, również właśnie zaplanowane są środki na budowę oświetlenia przy ulicy Sierpińskiego właśnie od szkoły numer 3 do Korolowskiej, bo tam jest, nie ma tego oświetlenia i w każdym roku będziemy dodatkowo budowali oświetlenie uliczne w mieście właśnie z tych oszczędności. Także bardzo się cieszymy, że ten wniosek otrzymał. A dodam, na drugim miejscu, to też trzeba podkreślać, na drugim miejscu, to tak dla tych, którzy tak mocno krytykują, że te wnioski w mieście nie przechodzą, jak widać przechodzą. Oczywiście trzeba na to poczekać, bo te, które nas interesują, właśnie teraz się rozpoczyna ich rozstrzygnięcie, a w przyszłym roku będą kolejne. Mam nadzieję też pozytywne. Ja dziękuję. Chyba, że są jeszcze jakieś dziękuję. Pytania. Pan radny Krzysztof jest, proszę. Ja, panie burmistrzu, takim niewygodnym pytaniem. Bardzo się stęskniłem za naszym sekretarzem. Czy jest jakieś, gdzieś się podziewa, czy na urlopie, czy na zwolnieniu. Na ostatniej sesji się spóźnił. Dzisiaj gdzieś wskoczył jak i wyskoczył. Nie wiem, czy go nie obowiązuje sesja, czy my jesteśmy, że tak powiem, traktowani po masoszemu przez tego pana. Takie mam zapytanie drobne. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie radny, więc sprawa jest taka. Macie państwo do dyspozycji urzędników i pracowników urzędu, których ja wskazuję, którzy są na sesji. Pan sekretarz nie jest na sesji, dlatego że pracują razem ze swoim zespołem intensywnie nad projektem i wnioskiem rewitalizacji, który składamy do czwartku. I jest bardzo dużo pracy, nie tylko 8 godzin, a znacznie dłużej. W związku z tym dzisiaj nie ma go na sesji z państwem, aczkolwiek myślę, że reprezentacja do udzielenia odpowiedzi merytorycznych jest jak najbardziej. Dziękuję panie burmistrzu za wytłumaczenie. No i przepraszam, bo nie wiedziałem, że aż tak mocno pracuje i że takie wnioski układa nam w naszym mieście, że tak jest fajnie i bojowo i będziemy tutaj przejść do przodu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny. Piotr Meniów chciałby zabrać głos? Tak. Panie burmistrzu, proszę dogrzewać urząd, bo sekretarz chodzi w kurtce. To musi być tu zimno. Drodzy państwo, ale to chyba nie ma nic wspólnego z sesją. Bardzo proszę pani radna Elżbieta Połoszyn. Panie burmistrzu, zadałam interpelację i pytanie do pana w sprawie oświetlenia możliwości postawienia świateł na skrzyżowaniu Lubelskiej z Piłsudskiego, również szkolna Piłsudskiego. Więc, no bo to jest, widzimy, wielki problem codziennie. Więc ja bym chciała się dowiedzieć, bo pan mi nie odpowiedział na to pytanie. Na to. Tak, przepraszam, gdzieś mi umknęła ta odpowiedź. Znaczy, w związku z pani interpelacją oczywiście zawnioskujemy o to do zarządcy dróg. Znaczy tak, w przypadku skrzyżowania ulicy Piłsudskiego Szkolna inwestycja taka powinna być w gestii drogi wojewódzkiej, która jest to główniejsza. Natomiast w przypadku ulicy Piłsudskiego i Lubelskiej to już powinniśmy się zwrócić do krajowych dróg, dlatego że jest to główniejszą i to ona jakby modernizuje. Natomiast tu do państwa informacji, oczywiście niejednokrotnie zwracaliśmy się o przebudowę ulicy, skrzyżowań ulicy z Jana Pawła, ulicy Lubelskiej z Jana Pawła i Piłsudskiego, jeszcze zanim nawet była modernizowana, wnioskując tam albo o oświetlenie, albo co najmniej o rondo. Natomiast nie, ulicy Lubelskiej z Jana Pawła oraz z Piłsudskiego, te dwa skrzyżowania. Jeszcze przed modernizacją wnioskowaliśmy o to, żeby tam uwzględniono lub sygnalizację świetlną, lub rondo. Zaprojektowano tak, jak zaprojektowano. Cieszymy się, że modernizacja była, aczkolwiek to jedno skrzyżowanie jest troszeczkę mniej bezpieczne i mam nadzieję, że kiedyś będą podjęte kroki, żeby ewentualnie jeszcze w jakiś sposób je tam spowodować, żeby było bezpieczniej. Natomiast co do skrzyżowania ze Szkolną, oczywiście takich wniosków nie było. W związku z pani interpelacją my zawnioskujemy o to.
Panie burmistrzu, ja dodam, no, są światełka, ale to nie chodzi o światełka akurat te zamontowane, tylko chodzi o ciągłość komunikacji. Po prostu wiemy o tym, że na ulicy Szkolnej są przedszkola, są szkoły, jest basen, bardzo dużo ludzi korzysta z tej ulicy i wiemy też również, bo to też moje były interpelacje, żeby ulicę Krzywą i Wiejską włączyć do programu schetynówek, ze względu na to, że ruch się strasznie wzmożył tamtędy, bo ludzie omijają te skrzyżowanie i jadą, ale to nic nie daje, nawet jak się omija skrzyżowanie. Tutaj jest po prostu rano i są godziny takie szczytu we Włodawie, że no nie da się wjechać i wyjechać. Dziękuję. Panie burmistrzu, może jeszcze uzupełnię pana wypowiedź. Trzykrotnie, trzy albo czterokrotnie było badanie, drodzy państwo, natężenia ruchu we Włodawie. To było zlecane z zewnątrz. Myśmy już wcześniej wnioskowali o to, żeby oświetlenie stanęło. Pan Piotr pamięta chyba to, żeby właśnie tutaj było oświetlenie ulicy Piłsudskiego z ulicą Szkolną. Niestety to natężenie ruchu było badane przez cały dzień. Absolutnie kategorycznie powiedzieć, że tego za chwileczkę, że nie można tutaj zrobić tego oświetlenia, ponieważ nie wchodzą tutaj żadne parametry w to, żeby można było tutaj to oświetlenie umiejscowić. Dlatego to było nawet jeszcze chyba za starosty Janusza Kloca, później już wtedy się zaczęło, tak? Ja że mówię kilkakrotnie, bo my akurat do tej drogi nic tutaj nie mamy, tak? Drodzy państwo. I no, takie były efekty końcowe tych wszystkich rozmów. Proszę bardzo, panie rzecznik. Ja dodam, bo też mam taką informację od starosty. Proszę państwa, zarejestrowanych może samochodów wcześniej było mniej. W chwili obecnej na nasz powiat jest 25 tysięcy samochodów zarejestrowanych w powiecie włodawskim, więc ten przyrost aut w tej chwili widzimy, że jest tak duży, że może w tej chwili okazać się badanie te ponowne, może być, że pozwolą nam tutaj zamontować. Tak, tak, bo to od tego w zasadzie wszystko się zaczyna, od tego badania i dopiero później ewentualnie jakieś tam wnioski, które są wyciągane z tego badania, one dalej płyną i są skierowane do naszej realizacji. Czy państwo otrzymaliście odpowiedzi na swoje interpelacje? Panie prezesie, bardzo proszę, został pan wywołany tutaj. A jeszcze zapytam się pana burmistrza, czyli tą interpelację, proszę, którą składałam na poprzedniej sesji, którą obiecane mam, że dostanę na piśmie, miejmy nadzieję, że w bardzo szybkim czasie. Dobrze, dziękuję. Tak, już powiedziałem pani radnej, że jeżeli pani dostanie, to przepraszamy, na pewno dostanie pani na piśmie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Jeżeli chodzi o awarie wodociągowe, które miały miejsce ostatnimi czasy na ulicy Rejmonta i Tysiąclecia, należy uznać to jako wydarzenie losowe. Jeżeli chodzi o ulicę Tysiąclecia, awaria wystąpiła na przyłączu, czyli wodociąg główny rura FI 110 żeliwna, która idzie w ulicy Tysiąclecia, była cała i nic jej się nie działo. Natomiast odgałęzienie właśnie w stronę sklepu sportowego uległo awarii. Tutaj na takie rzeczy no, niestety nie ma wpływu nikt. Myślę, że ta awaria została po części wywołana pracami drogowymi, czyli zagęszczarkami, walcami. To wiadomo jest, rusza się podłoże, wgania w grunt przechodzą, no i w tym momencie następuje awaria. Jeżeli chodzi o samą naprawę ulicy Tysiąclecia, no to po położeniu, po zlikwidowaniu tej awarii, po odcięciu przyłącza, została ta ziemia z powrotem zasypana, została zagęszczona, został dany żwir, czyli została odbudowana podstawa drogi. No i w tym momencie podjęto decyzję o położeniu kostki z uwagi na to, żeby ten grunt osiadł, bo gdybyśmy położyli w tym momencie asfalt, na wiosnę byłoby jeszcze gorzej. Po prostu grunt musi osiąść, musi tu się wszystko zasklepić dobrze, żeby dokonać skutecznej naprawy pięknej ulicy Tysiąclecia.
Notabene jeszcze tak powiem, że za taką połać asfaltu zażądano od nas bez mała 40 tysięcy złotych, co uważam za rozbój i myślę, że taniej to na wiosnę zrobimy. Jeżeli chodzi o awarię na ulicy Rejmonta, to ta awaria również miała swoje podłoże w pracach modernizacyjno tutaj budowlanych ulicy. Tam również był używany ciężki sprzęt, był robiony chodnik, również były awarie, również ta rura była w swoim uszkodzeniu, tak jakby odcięta nożem. Czyli to są naprężenia typowe dla tektonicznych ruchów. W tym momencie wywołane były mechaniczną pracą urządzeń drogowych. W zakresie zapobiegania, czyli profilaktyki, to chcę powiedzieć, że sieć wodociągowa Włodaska w tej chwili jest co jakiś czas modernizowana na bieżąco. Wkładamy rury już polipropylenowe, polietylenowe i w tym momencie wymieniamy sukcesywnie w tej chwili na pierwszy etap. Będą szły wodociągi zbudowane ze stali, ponieważ jest to materiał, który najszybciej będzie w tej chwili już wypadał nam z obiegu, bo sieć, która jest żeliwna, azbestowo-cementowa, posiada cechy nieco dłuższej używalności niż w tej chwili ma bieg wodociągu, który jest określany tak średnio na 60 lat w tej chwili. Także awarie się zdarzają. Trzeba nadmienić, że usuwamy te awarie skutecznie, w ciągu kilku godzin. Nie ma rozbebrania, jest porządek, także nie powłoda. Panie prezesie, mam rozumieć, że ulica Tysiąclecia to są wysokie parametry. Nie, to jest sieć wodociągowa. Tam zrobiła awarię na przyłączu, bo nie było nie przykrywane na pewno. Tam cały czas były te awarie, czyli tego nie można by przesunąć do sieci miękkiej, tam jest trawnik taki przed blokiem, żeby te awarie nie zdarzały się tu w ulicy. Tą sieć na pewno w tej chwili nie da się przesunąć, bo byśmy musieli zburzyć strukturę drogi znacznie, ale tak jak mówię, tam jest bardzo zdrowa rura wodociągowa, tam jest rura żeliwna o wieku około 30-40 lat, czyli przy żywotności żeliwa około 100 lat, to jeszcze by było marnotrawstwo w tej chwili tam majstrować. Panie prezesie, ja bym chciała się dopytać, czy gospodarka komunalna posiada, bo mówi pan, że sukcesywnie zostaje wymieniona jakaś tam ta stara sieć wodociągowa. Czy jest jakiś, nie wiem, projekt ulic, które będą robione, wymiana, czy to będzie na zasadzie, że no psuje się akurat ta część i tu wymieniamy? Czy wy macie jakieś takie szerokie plany, które ulice zostanie wodociąg i kiedy zostanie wodociąg wymieniony? W tej chwili mamy inwentaryzację sieci wodociągowej przeprowadzoną. Z tym, że jest to inwentaryzacja oparta na materiałach archiwalnych, no bo ciężko jest w tej chwili odkopywać rurę i sprawdzać, z jakiego jest materiału, bo to były niepotrzebne wydatki w zakresie nakładów finansowych. Inwentaryzujemy na podstawie archiwalnych materiałów i będziemy na dzień dzisiejszy powiem tak, w tej chwili oceniamy, które wodociągi są zbudowane ze stali i jaki jest ich szacowany wiek. Także jest to zorganizowane i na pewno taki plan tutaj przedłożę Państwu. Będziemy to robić. Panie prezesie, bo dlaczego mnie to interesuje? Przed... O jaką ulicę Pani chodzi? Niech Pani powie. Zaraz powiem, Panie Radny. Przed położeniem nawierzchni asfaltowych w
mojej okolicy. Chodziliśmy, akurat nie był jeszcze pan prezesem, chodziliśmy do poprzedniego prezesa o możliwość wymiany starej instalacji, bo wiedzieliśmy o tym, bo my mamy takie dane, że jest bardzo, bardzo stara instalacja wodociągowa. Awaryjność była na tych ulicach kilkakrotnie i też mieliśmy już później awarię przy nowym asfalcie położonym. Prosiliśmy bardzo o to, żeby została wymieniona. Była możliwość przed położeniem nowej ulicy położenie rur nowych. W tej chwili no, jest piękna ulica. Awaryjność jest dość duża. Czy mieszkańcy mogą przyjść, zapoznać się z planami pana, na przykład dotyczących swoich ulic względem remontu i wymiany na nowy wodociąg? Ja myślę, że tak. W każdej chwili można do nas przyjść, zgłosić problem, porozmawiać, a my po prostu się odniesiemy do tego. Tam z tego, co pamiętam, to u państwa był problem notoryczny z siecią kanalizacyjną. No, myślę, że już w przeciągu miesiąca, jak zostałem prezesem, to on został zlikwidowany. Tam była bardzo prosta robota. A jeżeli chodzi o sieć wodociągową, to z tego, co pamiętam, tam jest bardzo mocno ta sieć, tak w cudzysłowie mówiąc, pajęczyna taka. Tam jest bardzo dużo na własną rękę porobionych wodociągów. Ale jak najbardziej tutaj mieszkańcy mogą przyjść, możemy się zapoznać, możemy dyskutować. My jesteśmy otwarci na mieszkańców, także na ich problemy, także zawsze tutaj się pochylimy nad problemem. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Drodzy państwo, skoro otrzymaliście już odpowiedzi na swoje interpelacje i wnioski, przechodzimy do następnego punktu, wolne wnioski, informacje. Drodzy państwo, planuję sesję budżetową na 22 grudnia. Komisja 18-19 grudnia. Prosiłbym, żeby komisje w przeciągu 14 dni od otrzymania materiałów, czyli od otrzymania budżetu, łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wieloletniej prognozy finansowej, temat budżetu. Proszę. Jeszcze raz. Panie przewodniczący, większość z nas pracuje w zakładach pracy i mamy też różnego rodzaju opłatki. Czy mogłaby ta sesja odbyć się 21? Może się odbyć, tak, oczywiście. Ale to nie przeszkadza w niczym. Nie w piątek, tylko w czwartek. Ale proszę bardzo, czyli my zrobimy komisję. To zrobimy ostatni dzień przygotowania do świąt. To bardzo proszę. Na 21. Dobrze, czyli 18-19 zrobimy wspólne posiedzenie komisji. 21, drodzy państwo, zrobimy sesję grudniową. Nie wiem, o, nie ma pana przewodniczącego? Nie ma. Czyli jest przewodniczący komisji porządku pani rewizyjnej. Nie ma pana jeszcze Gąsielowskiego. Prosiłbym, żeby w jak najszybszym terminie zebrały się komisje nad pracą nad budżetem, bo chciałbym, jeżeli będziecie państwo jeszcze mieli jakieś tam wnioski, że można było te wnioski przekazać do burmistrza. Chciałbym również tego, jak w roku poprzednim, jakby pani skarbnik mogła nam przygotować prezentację, dobrze? Całą. Także najpierw zaczniemy pracować w komisjach, potem będziemy mieli wspólną prezentację, takie ostatnie podsumowanie, dobrze? Tego wszystkiego. I drodzy państwo, także 21 grudnia zrobimy taką naszą opłatkę, znaczy budżetową, ale i opłatkową, żebyśmy mogli się tutaj spotkać razem z kierownikami, z dyrektorami jednostek. Fajnie było, gdybyśmy mogli tutaj już na dole. Co tam pani jeszcze, pani radna Renata Kapelko, bardzo proszę. Odnośnie właśnie posiedzeń komisji rewizyjnej, także przypominam naszej komisji rewizyjnej, teraz mamy wolne wnioski, że posiedzenie odbywa się w poniedziałek o godzinie 14, także bardzo dobrze. Proszę. To jest w sprawie właśnie projektu dobrze. Budżetu, także zapraszam. Pracujcie państwo sobie spokojnie, także tutaj to nam... Dobrze. Czy jeszcze ktoś tam z państwa chciałby jakieś... Panie Krzysztofie Jarząbek, pan coś chciał? Proszę normalnie, mikrofon nie gryzie, jakby pan chciał coś powiedzieć, to... A ja nie wiem, bo myślałem, że pan coś mówi. No, dobrze. Drodzy państwo, to cóż, wyczerpaliśmy
cały porządek dzisiejszych obrad. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad, czyli zamknięcie obrad sesji. Zamykam obrady 44. sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Bardzo dziękuję.